Siemano, witajcie z tej strony, Krzyka, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, widzowie, i tym właśnie przyjemnym, radosnym, energicznym akcentem, widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku, w kolejnym odcinku już z serii Survivala na moim kanale, widzowie, wow, widzowie, co tutaj się dzieje, widzowie, witam was bardzo serdecznie, ale poprzedni odcinek, to co zrobiliście w poprzednim odcinku, to totalnie wystrzelił ten odcinek jak totalna rakieta, widzowie, co wy odwaliliście, to jest coś niesamowitego, widzowie, mega dziękuję, ale już wam mówię, o co chodzi. Widzowie, w kilkanaście godzin, tyle właśnie czasu potrzebowaliście do tego, żeby wbić aż 350 wyświetleń około, 11 łap w górę i kilka komentarzy dodatkowo. Sam film wywołał i przywołał w sumie do nas aż 3 lub 4 nowych subskrybentów, więc bardzo, ale to bardzo dziękuję, widzowie. No i to jest coś niesamowitego. Mam nadzieję, że ten film wam się też tak spodoba jak poprzedni, albo i nawet bardziej, więc ja już nie przedłużając, życzę wam miłego oglądania, ale jeszcze na wstępie chciałem was poprosić tak szybko o to, żebyście zostawili łapeczkę w górę, suba z dzwonem i komentarz, bo na pewno mi to pomoże w dalszym rozwoju, a ja już w sumie nie przedłużając, zapraszam was do oglądania, ale pamiętajcie, że 5 łap w górę i w czwartek kolejny film. I w czwartek kolejny film, tak właśnie, dobrze słyszeliście, więc fajnie, myślę, że pokczam po prostu, a ja, widzowie, już zapraszam was do filmu. A no i widzowie, oczywiście kolejny odcinek w sensie z tej serii w czwartek, bo jeszcze między czwartkiem a dzisiejszym dniem myślę, że pojawi się jeszcze co nieco, może i nawet dwa filmy, więc może i nawet dalej daily grubo, ale oglądajcie. Więc dobra, widzowie, jesteśmy właśnie we wiosce, ale widzicie, co to było? Widzicie, co to jest? Wiecie, skąd ja mam te rzeczy? Widzowie, bo dokładnie przed chwilą nagrywałem film, już tak naprawdę ten film, ale no niestety po kilku sekundach mi się on wyłączył. Nie wiem dlaczego, chyba sam go przez przypadek wyłączyłem. Ale widzowie, to jest teraz nieistotne, ponieważ w skrzyni przez przypadek dosłownie znalazłem to, to i to. Czajcie, widzowie? I mamy teraz zbrojkę dzięki temu. No i jest, widzowie. I właśnie takim oto sposobem mamy zbrojkę, nie wydawając to żadnego żelaza. O kurde, ja w ogóle tej wioski wczoraj nie zlutowałem. Już trzecia skrzynia, którą dzisiaj widuję. I właśnie ja nie mogę, widzowie, to jest hit. Bryłka żelaza, no spoko, ale kurde, widzowie, wiecie, o co chodzi, nie? Patrzcie, teraz sobie weźmiemy w ogóle tutaj... A, bo dobra, nie będę tego brał. Bo dzisiejszym celem odcinka będzie zbudowanie bazy, widzowie. Tylko nie taki byle jakiej, tylko faktycznie jakiejś konkretnej. Dlatego, widzowie, no oczywiście dzisiaj niezbędne będzie siekiera, bo będziemy zbierać dużo drewna i opuszczamy tą wioskę po miłym wczorajszym akcencie z końca odcinka i bardzo dobrym i przyjemnym i dzisiejszym z początku. Dlatego, widzowie, lecimy i przechodzimy już do szukania na sobie też w ogóle miejsca. Ja bym chciał w ogóle w takich górach zrobić i chyba jestem w całkiem dobrej miejscówce, żeby to zrobić. Ale no, widzowie, no nie mam pojęcia. Chciałbym zrobić taką, że widzowie, zrobić taką jakby wypukłą tą bazę, wypukłą taką, że wiecie, o co chodzi, że wystaje drewno i w ogóle, ale też w środku całej skały zrobić taką skrytkę, taki inny pokój, więc fajnie by to wyglądało, myślę, że spoko. Taki tarasik na zewnątrz i w ogóle jakiś balkonik, jakiś domek mały jakby wystając z tej skały, no a w skale jeszcze dodatkowe pomieszczenie. Byłoby to chyba fajne, więc widzowie, no ja już się w sumie biorę za ścinanie drewna i czy ja mam crafting? Mam crafting i mam też drewno, dlatego stawię sobie tutaj crafting i zrobimy sobie siekierę. Widzowie, mam nadzieję, że kamienną będę mógł zrobić. A mogę i nawet chyba, nie gadać, że nawet żelazną będę mógł zrobić. No pewnie, że będę mógł zrobić. Czekajcie, chyba. Pewnie, że będę mógł. Dobra, widzowie, no na razie tyle mi w sumie wystarczy. To sobie już od razu zetnijmy i widzowie, zaczynamy nasze tutaj ogarnianie tego wszystkiego. Żelaza mamy naprawdę już całkiem dużo, więc fajnie, cieszę się niesamowicie. No i tego drewna też już powoli jest dużo, dlatego myślę, że tak z kilka staków będziemy potrzebowali. Nie no, może ze trzy w sumie, nie tak kilka, bo właśnie jak chcę zrobić tą bazę w tym, tam w tej górce, to myślę, że jakoś tak troszeczkę, myślę, że starczy, a jak nie, to właśnie wolę na zapas troszeczkę tego drewna mieć, dlatego myślę, że ze 3-4 staki będzie ok. Dlatego, widzowie, no oglądajcie film do końca, jeśli chcecie się przekonać, jak tam ta baza wyszła, bo myślę, że będzie fajnie, a ja już tego dopilnuję, żeby było super i żeby nam fajnie ta baza wyszła, więc widzowie, zbieramy drewno i widzimy się w sumie zaraz.
Widzowie, właśnie już zebrałem sobie chyba całkiem spoko liczbę. Zobaczcie, mamy tutaj już tego aż 52, więc no tutaj ze dwa staki już pewnie z tego będą. Plus jeszcze to, co mamy, czyli te 34. No myślę, że będzie git, ale najbardziej nie podoba mi się to, że to będą świerkowe deski, więc to nie będzie wyglądać tak super, jak chciałem. Ale no może faktycznie to się jakoś spisywać jeszcze lepiej. Nie wiem, widzowie, bo nie testowałem jeszcze tak szczerze tego. Dobra, jeszcze sobie dwa z drzewka zetnijmy i w sumie, bo póki mamy tam siekierę, no siekiera naprawdę długo trzyma, no bo jest to jednak żelazna, więc nie byle co, widzowie, tutaj jest. I jeszcze sobie oprócz tego drzewka, oho, nie mam już miejsca weku, poczekajcie, czegoś tutaj pozbędziemy, tutaj w sumie sadzonki, bo po co nam ta sadzonka. I już widzę, że się też noc robi, więc tutaj przeszkadza nam ta noc, ale za chwilę spokojnie tej nocy się pozbędziemy, wystarczy tylko, ponieważ, no wziąć łóżko, nie? No bo widzowie, w poprzednim odcinku sobie łóżko wykopaliśmy, więc było wszystko okej. I mamy, widzowie, wyro i widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, ja się już tutaj, widzowie, zdrzemnąłem, że tak powiem, i jest wszystko fajnie. To wywalam, tego raczej już nie potrzebujemy, bo trochę tego już mamy, albo w sumie weźmy sobie jeszcze tak trochę i zrobimy sobie, widzowie, farmę przed naszą bazą, więc w sumie, no, wypadałoby mieć tą bazę faktycznie na ziemi. Jednak skoro chcemy sobie zrobić jakąś farmę i coś takiego, jakieś, widzowie, przedsiębiorstwo sobie założyć, więc co, no ja szukam teraz miejsca na bazę, drewna mamy wystarczająco dużo i właśnie nie pomyślałem o tym, gdzie ja to w ogóle zmieszczę, bo zobaczcie, ile ja tego drewna mogę sobie zrobić. No nie oszukujmy się, ale to jest, widzowie, no 71, coś takiego? Nie, to jest 9, to jest, kurde, jeszcze więcej. Zobaczcie, widzowie, ile tego jest. Ja w ogóle o tym nie pomyślałem, że tego będzie tak dużo, więc no troszeczkę jest lipa, powiem szczerze, bo to jest o wiele więcej niż tyle, ile wam mówiłem. To jest o wiele więcej, więc będzie tutaj troszeczkę lipa. Weźmy sobie może tego się trochę pozbędziemy, ale dobra, to sobie będziemy musieli zrobić w taki sposób. No jak widzicie, widzowie, to nie będzie łatwa rzecz, bo tego jest naprawdę sporo. Zobaczcie, tego jest po prostu od groma, więc ten redstone w sumie też sobie zabierzmy stąd. A to zaraz się w sumie zabierze, jak już z czasem pójdzie. Cyk, i oczywiście to coś... Co ja wywaliłem właśnie? Co ja wywaliłem? A, no dobra, może być. No i jeszcze, widzowie, to sobie oczywiście musimy ściąć. Tylko teraz jak to zrobić, żeby nam tego craftinga, widzowie, nie wcięło. Okej, okay, jest dobrze. Teraz w taki sposób i wyrzućmy sobie to. No i dobra, mamy, widzowie, wszystko. I teraz już można w sumie sobie iść szukać miejsca na bazę, więc widzimy się pewnie za jakieś bardzo długo. Widzowie, jesteście gotowi? Uhohoho! Jestem bardzo długo, bardzo dużo czasu szukania, ale zobaczcie, znalazłem idealne miejsce. Jeszcze tam pode mną jest, widzowie, ogromny cave. Ale to jest coś niesamowitego, widzowie. Tylko zastanawiam się teraz, jak my tutaj coś w ogóle zbudujemy, bo to będzie bardzo ciężka rzecz do zbudowania. I mam już ogólnie mega fajny pomysł. Zobaczcie, wykosimy tutaj te wszystkie drzewka i to będzie przecudowny pomysł, żeby to zrobić, bo zobaczcie, że wykosimy sobie tutaj wszelakie drzewka w ogóle, nie? Patrzcie. Wykosimy sobie tu drzewka. Znaczy, o, sorry, zapiszę z tym. Wykosimy sobie tutaj te drzewka. I widzowie, tutaj na górze będzie farma, tutaj będzie element gospodarczy i to wszystko, co tutaj ogólnie będzie, ale to w ogóle potrzebuje jeszcze jednej rzeczy, czekajcie, weźmy sobie, może zabierzmy tutaj stąd jeden stak albo tego chleba, coś tam widzę, sobie w przepaść rzućmy może, bo to będzie, myślę, że spoko rzecz, może to sobie rzućmy w przepaść. Nie dało się to rzucić w przepaść, kurde bele, o. No, prawie, ale mniejsza z tym. Widzowie, przejdźmy sobie do tego. Tutaj mamy te właśnie rzeczy. Jak widzicie, tutaj mamy brzozy i w ogóle. Ale zaraz się ich pozbędziemy i myślę, że widzimy się zaraz, kiedy już wszystko się tutaj pozbędę. I właśnie tak, mówię. Tutaj będzie na górze element gospodarczy. Tutaj będzie taka drabinka, bo zrobimy taką, można powiedzieć, prostą ścianę. I tu, tam gdzieś w środku, tam jest właśnie ten cave, widzowie. Tu gdzieś w środku tego wszystkiego, o, serce tego, zrobimy sobie to, co chciałem zrobić, czyli to takie dodatkowe pomieszczenie i wypukły, widzowie, domek z tarasem. No, będzie to, myślę, że fajnie wyglądać. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać, ale ja już, widzowie, widzę się z wami za jakieś kilkanaście minut pewnie, jak już wszystko będzie ogarnięte. Dobra, widzowie, wykosiłem troszeczkę tych tutaj brzozek, jak zwał, tak zwał, ale zobaczcie, widzowie, że to nie jest wszystko, bo generalnie stwierdziłem, że troszeczkę tutaj tego musi być. Parę drzewek, widzowie, sobie tutaj wykosiłem, brzozy się pozbyłem i mam za to, widzowie, mam za to, widzowie, dirta, bo tutaj właśnie już zacząłem kopać, tylko kurde, zgubiłem to miejsce, czyżby?
Czy ja właśnie zgubiłem to miejsce? Nie, tutaj jest to miejsce. Okej, okay, zapomniałem, że muszę mieć również łopatę, więc właśnie się bierzemy za robienie łopaty. Więc no dobra, zróbmy sobie łopatę, widzowie. Cyk, pyk, cyk. Tu będzie łopata. Tylko teraz pytanie jaka, bo... A nie, żelazna może być, tylko że musimy sobie zrobić jeszcze patyki. Bo teraz przychodzi mi na myśl, że w ogóle patyków nie mam. Więc trzeba tak propo sobie te patyki mieć. Ale dobra, zróbmy sobie w takim razie teraz tą siekierkę. Łopatę, przepraszam, widzowie. Ale może kamienną, już się tak nie rozczulajmy, widzowie, nad tym wszystkim. Zróbmy kamienną, zróbmy taką chillerkę. No i nie to chciałem wziąć, nie to chciałem podnieść, widzowie. Pozdro, 600, wywalamy tego dirta, aż wywaliłem crafting. No i poszedł się walić. Ale w sumie mam dużo, widzowie, tego drewna, więc nie jest źle. Myślę, że czeka mnie troszeczkę pracy. Ja was tak bardzo zanudzał nie będę, więc no, tą pracę będę sobie musiał niestety sobie zrobić. No ale cóż, poczekajcie i za chwilę się widzimy. Widzowie, teraz właśnie widzicie, jak kopię sobie tutaj naszą bazę. To jest element mojej pracy i w tym momencie zobaczcie, że wygląda to w sumie w taki sposób. Jest już noc, nie chce mi się iść spać, więc troszeczkę sobie to wszystko ogarniemy. Więc widzowie, no jak widzicie, tak to wszystko wygląda i postaram się jakoś to, że tak powiem, wam pokazać w lepszy sposób i w taki sposób, który chcę wam właśnie to pokazać, więc zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle tych śmieci dirtowych, naprawdę, aż się niedobrze robi, więc widzimy się zaraz. Okej, a więc już czas, widzowie, tutaj na ogarnianie tego wszystkiego, cyk, cyk. Na razie zróbmy sobie dotąd, żeby też tak, wiecie, nie było za bardzo sas. Okej, zróbmy sobie tak. Dobra, tu jest wszystko, tak? No dobra. To jest aż dotąd, no to lecimy w takim razie sobie cyk, 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 cyk. Tu będą oczywiście skrzyneczki, też to wszystko zobaczycie z czasem i tu będziemy się osiedlać na samym początku. Zobaczymy, czy tą bazę opuścimy prędko. Mi się wydaje, że raczej nie prędko, bo tak to będzie po prostu wyglądać. No ale to się okaże, widzowie, czy prędko, czy nie prędko. Lecimy zaraz. Dobra, widzowie, odłożyłem sobie tej rzeczy, jak widzicie, to już fajnie wygląda. Już w ogóle wstał ranek, nawet nie szedłem spać, widzowie, dosłownie. Tu mam odłożone łóżko, żeby nie było. I zaraz sobie właśnie tutaj wstawimy jeszcze. Chociaż tu miało być tylko taki magazyn, więc tu będziemy teraz budować prawdziwy dom. Więc czekajcie, weźmy sobie teraz tylko to, to i to. To sobie zmienimy za to, to sobie za to, to sobie za to. A to, to, tego nie. Ale za to sobie jeszcze schowamy. I tyle na razie. I jeszcze sobie to może schowajmy. I dobra, i na razie tyle, widzowie. I teraz możemy budować dom. Teraz wszystko fajnie, no nie, ale szkło. Tam będziemy musieli sobie iść. Tutaj w sumie, niedaleko. No i dobra, lecimy. Potem znalazł się pomysł, jak w ogóle stąd zejść, więc zrobiłem sobie drabinkę. Widzowie, raz jeszcze zginąłem teraz, ale na szczęście udało się, udało się wziąć te rzeczy wszystkie, które tutaj były. Dobra, widzowie, mamy teraz szkło przepalone, co prawda jeszcze nie wszystkie, bo mamy jeszcze tego aż tyle, więc spokojnie. Ale na razie zróbmy to, z tego mamy. Bo jeszcze się w sumie nie... O nie, zapomniałem. Dobra, nieważne. Przejdźmy jeszcze do tego, co tutaj w ogóle ma być, bo tutaj miałem totalnie drewno. Więc muszę zejść na dół. Dobra, widzowie, zobaczcie, jak to wszystko już tutaj tętni zyćkiem, widzowie, zyciem. Jeszcze tylko tutaj zrobić płotek, tu jakieś drzwi i zabudować. I jeszcze dach i będzie, widzowie, gotowe. Widzowie, to jest jakiś hit totalny, ale po raz kolejny... Dobra, widzowie, tyle tutaj tego było, że to jest jakiś totalny hit. I już za mną tyle dni minecraftowych, że to jest jakiś hit. Znowu idę po drewno, bo znowu mi zabrakło drewna. Ale naprawdę przybiera to już dużego kształtu nasza, widzowie, bazencja. Dla was to jest jakieś, widzowie, nie wiem, kilkanaście minut, a dla mnie jakieś lekko ponad godzinę, więc naprawdę, widzowie, dużo się napracowałem tym odcinkiem. Należy się łapa w górę, mam nadzieję. A na ten moment, widzowie, to już w sumie lecimy do naszej bazy, która wygląda o tak tam. Wiem, że to może miernie wyglądać. Ze mną mój brat daje mi tutaj podpowiedzi i teraz właśnie kaszlę. Ale cóż, widzowie, tak to wygląda i lecimy teraz sobie na górę. Zobaczycie, jak to wygląda na górze, bo no, na górze wygląda to o wiele lepiej. Nie powiem, że nie. Ale zobacz, tutaj już jest wszędzie, widzowie, drabinka, więc jest mega koks.
Zobacz, tutaj sobie widzowie, idziesz, cyk, cyk, tutaj sobie idziesz, cyk. I tutaj się idzie i patrz, tutaj będzie taka widzowie dróżka, widzicie to? Tu będzie ten taki tarasik, tu jest ten domek, który jeszcze nie jest dokończony, tu jest to wszystko, tu będą jeszcze drzwi w ogóle, ale zaraz to wszystko widzowie zobaczycie. Najpierw jeszcze, no niestety trzeba się namęczyć i najpierw... O kurde, jak ja to szybko zrobiłem. Tak robię wojen. Dobra. Ej widzowie, bo to chyba nie starczy też. W sensie na zrobienie tego wszystkiego, co chcę tutaj zrobić. To na pewno nie starczy. Nie no, to wszystko ogólnie tutaj powinno starczyć. Ale czy to... Nie no, starczy raczej, dobra, chill. Tu tylko to, tu zrobimy jeszcze tylko sobie tak. Takie bloki? Nie tak. Chwila widzowie, bo to trochę jest złe. Bill. Dobra. I jeszcze ostatnia rzecz. Czyli tutaj, dobra, pokrząb. Jeszcze widzowie sobie drzwi tylko stworzymy. Nie wiem, czy to nam wszystko starczy. Mam nadzieję, że starczy. Że nie. Jak nam nie starczy. Nie. Dobra widzowie, więc tak, kończymy to wszystko tutaj już naprawdę długo, długo, długo. Czekałem na ten moment. No i na styk widzowie, zobaczcie jaki jestem tutaj genialny. Okej, mamy to wszystko zrobione, cyk. No i zostało nam już tylko widzowie zrobienie tutaj dachu. A nie, dach już jest zrobiony. Wstawienie tutaj drzwi. I jeszcze tylko tutaj. Tu jeszcze musimy zrobić, więc w sumie ja już się biorę za dorabianie tych drzwi. No i widzowie, zostało nam już tak mało, tak niewiele. Naprawdę niewiele widzowie nam zostało do tego, aby zakończyć remont domku. I to jest już najprawdopodobniej koniec. Let's go widzowie, udało nam się to stworzyć. Bazencja jest naprawdę niesamowita. No, jest, robi wrażenie. Tu jeszcze pewnie będzie jakiś dach i w ogóle, ale właśnie taki bogaty Krzycha, jaki właśnie jestem ja, widzowie, kończy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że ten odcinek też wam się tak bardzo spodobał jak mi. No i widzowie, zostawcie łapę w górę za poświęcenie i ogólnie jeszcze jest jedna rzecz fajna, czyli to, bo ja jestem teraz bardzo szczęśliwy, widzowie, tutaj nasza postać jest bardzo szczęśliwa, że wybudowała tą bazę, podskakuje, podskoki, ale wy możecie być również szczęśliwi, zostawiając łapeczkę w górę, suba, dzwonek i komentarz. A życzę wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć! Siema!